Hej, tu Maja z kanału Obierzy Świat. Hiszpania, leżąca na Półwyspie Iberyjskim, to kraj o bogatej historii, kulturze i różnorodności geograficznej. Charakteryzuje się pięknymi plażami Costa del Sol, majestatycznymi łańcuchami górskimi jak Pireneje i Sierra Nevada oraz malowniczymi miastami, takimi jak Barcelona i Sewilla. Hiszpania słynie z wykwintnej kuchni, w tym tapas, paeli i wina. To również kolebka flamenco i kolorowych festiwali, takich jak La Tomatina i Feria de Abril. Dziedzictwo architektoniczne obejmuje Alhambra w Granadzie, Sagrada Familia w Barcelonie i Alcázara w Sewilli. Barcelona to centrum kultury, architektury i życia nocnego. Słynie z majestatycznego kościoła Sagrada Familia, projektu Gaudiego oraz innych dzieł tego słynnego architekta, takich jak Park Güell. Malownicza aleja La Rambla tętni życiem i oferuje liczne kawiarnie i sklepy. Plaże, takie jak Barceloneta, przyciągają zarówno turystów, jak i mieszkańców. Gotycki kwartał Barri Gòtic skrywa wąskie uliczki i historyczne zabytki. Barcelona to miejsce harmonijnego połączenia tradycji i nowoczesności, przyciągające kulturalnymi wydarzeniami i unikalną atmosferą hiszpańskiej metropolii. Jeżeli szukacie mniej popularnego miasta, by wypocząć od tłoku, a jednocześnie chcecie zwiedzić pobliskie popularne miejsca, to idealne będzie do tego Cunit, malownicza miejscowość usytuowana na wybrzeżu Costa Dorada. Znane z pięknych, piaszczystych plaż, oferujących doskonałe warunki do opalania i kąpieli w Morzu Śródziemnym. To również miejsce o bogatej historii, z widocznymi pozostałościami rzymskich czasów, takimi jak Villa Romana dels Monts. Cunit to również wspaniała baza wypadowa do eksplorowania okolicznych atrakcji, takich jak Tarragona czy Barcelona. To spokojne miejsce z przyjazną atmosferą, przyciągające turystów, którzy pragną cieszyć się słońcem, spokojem i urokiem hiszpańskiego wybrzeża. Madryt, czyli stolica Hiszpanii, to dynamiczne miasto pełne energii i kulturowego bogactwa. Przyciąga uwagę ogromną katedrą Almudena oraz Pałacem Królewskim. Wnętrze Prado, jednego z najważniejszych muzeów sztuki na świecie, kryje arcydzieła Velázqueza, Goi i innych mistrzów. Puerta del Sol to serce miasta. Zegar na słynnym wieżowcu Torre de Madrid uchodzi za jeden z symboli miasta. Barrio de las Letras, czyli dzielnica literacka, to miejsce związane z literackimi wielkimi postaciami. Madryt to także centrum kulinarnych doznań z urokliwymi tapas barami i żywymi targami. Sanktuarium Matki Bożej w Montserrat to duchowe centrum w Hiszpanii, w otoczeniu malowniczych gór Montserrat. Jest to miejsce pielgrzymkowe z ponad 1000-letnią historią. Wnętrze sanktuarium skrywa czarną Madonnę,
uważaną za patronkę Katalonii. Montserrat to również siedziba chóru Escolania, jednego z najstarszych chórów chłopięcych na świecie. Górzysty krajobraz i skalne formacje dodają temu miejscu wyjątkowego uroku. Miliony pielgrzymów i turystów odwiedzają to sanktuarium, by doświadczyć duchowego spokoju, podziwiać architekturę i oddać hołd ikonie Matki Bożej. Puente Nuevo, tłumaczone jako Nowy Most, to imponujący most, który łączy dwie części hiszpańskiego miasta Ronda w Andaluzji. Został zbudowany w XVIII wieku nad przepaścią El Tajo, tworząc spektakularne połączenie między starą a nową częścią miasta. Most pełnił różnorakie funkcje, między innymi więzienna wieża. Jego monumentalna architektura i panoramiczne widoki na otaczające krajobrazy, w tym na słynne krajobrazy Ronda, czynią go ważnym punktem turystycznym. Puente Nuevo to nie tylko most, ale także symbol historii i piękna tego urokliwego regionu Hiszpanii. Sewilla, hiszpańskie miasto pełne historii i uroku, jest stolicą Andaluzji. Charakteryzuje się pięknymi zabytkami, takimi jak Alcázar, pałac o eklektycznej architekturze oraz katedra Santa Maria de la Sede z Giralda, charakterystyczną dzwonnicą. Kwartał Barrio Santa Cruz zachwyca wąskimi uliczkami i kolorowymi patio. Miasto to jest także kolebką sztuki flamenco i Coral de Comedias, historycznych teatrów. W Sewilli odbywa się coroczny Feria, barwny festiwal z koniami i tradycyjnymi strojami. Klimatyczne ulice i bulwary nad rzeką Guadalquivir tworzą niezwykłą atmosferę, która przyciąga turystów do odkrywania kulturowego dziedzictwa Andaluzji. Historyczne miasto w Hiszpanii to skarbnica kultury i dziedzictwa. Znane jako miasto trzech kultur, to miejsce, gdzie żyli obok siebie chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, co odcisnęło piętno na architekturze i tradycjach. Starówka to labirynt wąskich uliczek z pięknymi kościołami, meczetem Alcázar i żydowskimi synagogami. Twierdza Alcázar z widokiem na rzekę Tag ma strategiczne znaczenie. Miasto słynie również z wyrobu broni i zdobionych ceramik. Toledo to niezwykła podróż w czasie, obfitująca w historię i piękno. Na dziś to już wszystko. Staram się, aby moje zestawienia nie były zbyt oczywiste i nie zawierały najpopularniejszych miejsc, które każdy zna. Jeśli macie jakieś inne propozycje, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do innych moich filmów. A jeżeli wciąż ci mało cudownych ujęć natury lub niezwykłej architektury, to zapraszam na kanał Świat jest piękny. Znajdziesz tam same wspaniałe widoki połączone ze spokojną muzyką, które ukoją twoją duszę.